Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Pixelmon Mod, no i dodaje nam świat pixelmonów do naszego świata minecraftowego. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać jeden plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Pixelmon Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie takiej opisowej. Oczywiście nas interesuje zakładka Downloads, czyli tam, gdzie pobieramy pliki. Zatem klikamy tutaj na Downloads i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie zjeżdżamy w dół i tutaj jest Pixelmon Core Downloads. I oczywiście szukamy wersji 1.10.2. Znajdujemy ją tutaj. Jest to wersja beta, jeszcze nie ma rekomendowanej. Jak widzicie, tutaj na 1.8.9 są rekomendowane, więc pobieramy w tym momencie tą, która jest, a jeżeli już potem autorzy moda zrobią wersję już ostateczne, no to wtedy pobieramy rekomendowane i zawsze, jak widzicie, tutaj są na przykład na trzy pliki na wersję 1.8.9, zawsze pobieramy najświeższą. Także jeżeli będziecie sobie tutaj wchodzili i będziecie widzieli, że są już rekomendowane na 1.10.2 ileś tam plików na przykład, no to zawsze pobieramy najświeższy. No a dzisiaj nie mamy wyborów, więc pobieramy to. Zatem klikamy tutaj i wtedy jak klikniemy tutaj, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie zjeżdżamy w dół i pod tym filmikiem mamy tutaj taki zielony wielki przycisk, na niego klikamy i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne Minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2, ale taki z końcówką Minimum 2013. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 905, a jeżeli macie wersję no premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wrócicie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką minimum 2013. Ok, co musimy zrobić, by zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a z końcówką Forge'a na wersję 1.10.2 z końcówką minimum 2013, może być większa, ale na 2003 nie może być mniejsza. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Tak jak wspomniałam, ma wybrany profil z Forge'em z końcówką 2013. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się tutaj otworzy strona z logo Mojanga. Jeszcze moment. Musi się wszystko tam pouruchamiać w tym komputerku. No i tutaj logo Mojanga i tutaj Forge pokazuje obrazowo, że instaluje, co tam ma do zainstalowania, żeby pracować z modami. Jak widzieliście, w folderze mods miałam nie tylko pixelmony, ale jeszcze tam miałam jej, czyli Just Enough Items, miałam Opti... sorry. Miałam Optifine'a, coś tam jeszcze miałam. Przepraszam, miałam mapki. No i tak sobie czekamy, aż nam tutaj wszystkie te pliki poinstaluje tenże Forge.
Także jeszcze momencik, aż to wszystko całe czerwone nam zniknie. No i wtedy się pojawi strona startowa gry. Dopiero wtedy właśnie. No jak widzicie, trochę trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość. No ale trudno. Czekamy, czekamy i jeszcze momencik i już zaraz będzie. Jeszcze chwilka. Ok, no i mamy stronę startową. Tutaj wchodzimy w moc i tutaj zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Pixelmon. Jest Pixelmon zainstalowany. Tutaj jest jakiś plik konfiguracyjny, tu sobie można różne rzeczy konfigurować. Nie mam pojęcia, o co chodzi, także nie będę Wam tutaj w ogóle pokazywała, co tu ewentualnie można zrobić. To każdy z Was już indywidualnie sobie zrobi. Gotowe, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i sobie stworzymy nowy świat Pixelmona. Pixelmon. Więcej opcji, dodamy komendy, dodamy skrzynię, gotowe. I tworzymy nowy świat i czekamy, co nam tutaj wyskoczy. Powinno nam wyskoczyć wybór naszego pierwszego nie Pokemona, tylko Pixelmona, żeby mieć go na stanie, że tak powiem, i żeby on był naszym pierwszym właśnie Pixelmonkiem jakimś takim. W sumie to ja nie wiem, o co chodzi w tej grze i w sumie to nie wiem nawet, czy chcę wiedzieć, bo nigdy się nie będę w to bawić. No ale pokazuję Wam, jak zainstalować, żebyście nie mieli problemów z zainstalowaniem. No i otwiera się i jak widzicie, tutaj jest napisane, że to jest moc stworzony przez fanów Pokemona i bla bla bla. I tutaj jeżeli nic nie zrobimy, bo tutaj możemy wspomóc Nintendo przez kupienie Pokemonów. Jeżeli klikniemy X, to zamkniemy to, a jeżeli klikniemy Yes, to byśmy wspomagali, no ale to nam się samo zamknęło. No i teraz mamy wybór tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 15 Pixelmonów, które możemy sobie wybrać jako pierwszego startowego. A, weźmy Piplupa. Taki jest Piplup, Piplup. No i mamy tego Piplupa, jak widzicie po lewej stronie na stanie jest to nasz Piplup. Tam coś lata, tam coś chodzi. Tu coś lata. Także jak widzicie, już widać, że mod działa. Tutaj jeszcze coś było. O, tam coś jest. Co ty gadasz? Tak jak mówiłam, nie mam pojęcia, o co chodzi w tym modzie, więc już parę razy, jak pokazywałam jak się instaluje, to jak pokazywałam, że sobie wypuszczam, że tak powiem, na wolność tego mojego stworka, to zaczęły walczyć, o Boże, co tu jest? Jakiś wąż. Zaczęły walczyć z tym moim stworem i wtedy nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić. Także teraz Wam też tak pokażę. Żeby tego Piplupa sobie tutaj przywołać, to o, tutaj w ogóle jak się wejdzie do ekwipunku, no to tutaj mamy Piplupa. Możemy na niego prawym przyciskiem nacisnąć i wtedy mamy tutaj jego wszystkie statystyki. Nie wiem, o co chodzi, ale mamy statystyki. No i żeby go przywołać, to teoretycznie klika się literką R jak robak i wtedy go przywołujemy, ale ja mam R zajęte, zatem wchodzę do opcji do sterowania. Tutaj mam R gdzieś zajęte przez coś, już nawet nie wnikam przez co. W każdym bądź razie, ej, gdzie był ten? O, tutaj jest Pixelmon Mod. No i tutaj R. Send out Pokemon. Właśnie się go przywołuje i odwołuje. Zatem ja sobie tutaj wezmę inną. Wiem, że mam P wolne. Zatem będę go przywoływać literką P. Domyślnie jest R. Gotowe, gotowe. No i teraz jak nacisnę P. Tu mamy dużo miejsca wolnego. P. Nacisnęłam. O, i przywołał mi się mój Piplup.
i coś tam gada. Piplup, no. No widzę, że piplup. No, także mam takiego piplupa i on coś może robić, z kimś może walczyć, z kimś może nie walczyć. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Boję się, że ten wąż tam zaraz podejdzie i go zeżre. Także chowam go z powrotem poprzez kliknięcie P. Jak widzieliście, on miał napisane, że... Jeszcze raz naciskam P. O, i on ma napisane... Tutaj Ania PG, nie widać tego, kurczę. Idź piplup na jakieś tło. W każdym razie, że należy do Ania PG. No, no, no i to w zasadzie wszystko. Także jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie P, chowam z powrotem. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. A tam szedł jakiś ludek, ale już się schował i go nie widać. Czyli jakieś tutaj łażą ludki, pewnie też tam wyrzucają te swoje pokemony. Nie wiem, o co chodzi. No, także trzymajcie się. Pa, pa. Thank you.